Witam wszystkich. Ostatnio sporo miałem zapytań odnośnie tego, jak nauczyć się przysiadu ATG. Piszecie do mnie z takimi problemami, że jaka szerokość stóp i tak dalej. Powiem wam jedno, jeżeli chcecie się dobrze nauczyć przysiadu, to nie zaczynajcie go robić ze sztangą, bo jeżeli nie potraficie zrobić zwykłego przysiadu, to po co stajecie do sztangi i używacie dodatkowego obciążenia, które będzie pogłębiało wasze błędy. Więc tak, żeby przejść do ćwiczenia ze sztangą, musicie wykonać minimum z 50 do 100 przysiadów takich normalnych, prawidłowych. I teraz tak, możecie zanim jeszcze zaczniecie robić ze sztangą, możecie zrobić takie ćwiczenie, które pomoże wam w ATG. Do tego potrzebna będzie guma. Po co jest ta guma? Wchodzicie w tą gumę, stawiacie sobie ją na tym, ona będzie powodowała to, że będziecie się uczyli otwierania, jakbym powiedział, krocza, tu, w tym położeniu, nie pchania kolan do przodu, czyli powiem, większy. Widziałem też osoby, które pchają kolana do przodu, zamiast otwierać tu, je na bok, czyli dzięki tej gumie będziecie je na bok otwierać. I teraz tak, szerokość do przysiadu dla większości osób, można sobie samemu wypróbować, jest tak, stoicie na szerokość barków, rozkładacie pięty, pyk, wyregulujecie i to mniej więcej dla 80% osób będzie wygodną pozycją. Tą wygodną pozycję można też jeszcze w jeden sposób zrobić. Takie. Zakładamy sobie tę gumę na kolana, czyli jesteśmy w tej pozycji swojej. Bierzemy hantel, łapiemy go w ten sposób i co tu jest najważniejsze? Nie patrzymy się pod nogi na wprost, tylko patrzymy się w sufit w jednym położeniu. Głowa może być lekko odchylona, ale patrzycie się cały czas w sufit. I tak, łapiecie powietrze w brzuch, spinacie się i tak, najpierw otwieracie na boki kolana i siadacie dupą. Do tego momentu. W tym momencie już jest koniec mojego zakresu. I wierzę. I tak. I teraz w tej pozycji, żeby wrócić do góry, staracie się nie pchać nogami. Nogi cały czas mają być... Staracie się pchać nogi na boki, ale jednocześnie unosić ciężarek. Tylko nie unosić go tak na rękach. Tylko tak, jakbyście chcieli pchać plecami w sztangę, którą jeszcze nie macie na plecach. Czyli... Jeszcze raz powietrze i róbcie to powoli. Łapiemy powietrze, otwieramy nogi na boki, siadamy do tyłu, siadamy, patrzymy się cały czas po ich. Teraz tak, pchamy tu, staramy się podnieść jakby plecy najpierw. Plecy i wykacza. Dlaczego to pchanie? Jak będziecie mieli sztangę, i jeszcze raz wam pokażę najpierw to. Czyli tak, stoimy, łapiemy powietrze, patrzymy się w górę, w sufit, otwieramy kolana i siadamy. I znowu, tu podnosimy plecami, wykańczamy ruch. Po co jest to wyobrażenie pchania plecami w sztangę? Już wam powiem. Często widzę, jak ludzie robią tego typu przysiad. Już niekoniecznie ze sztangą, ale ogólnie. A dlaczego tak jest? Bo nogi w większości użytkujemy mniej. Mniej robimy w życiu codziennym przysiadów niż takich podnoszeń. Przez co ludzie bardziej mają wykształcone plecy, silniejsze mięśnie pleców od nóg. I wtedy przysiad u nich wygląda w ten sposób. I zamiast stawać, to stają tak. Widzicie? Najpierw jest ten ruch dupskiem i później większość ludzi wykańcza to plecami. A prawidłowo powinno to wyglądać tak. Żeby to było prawidłowo, jak macie właśnie sztangę czy coś, musicie sobie wyobrażać, że podczas stawania pchacie plecami w sztangę, co zapobiega zapadaniu się klatki do środka. I tak.
Otwieramy kolana, siadamy i pchając plecami wstajemy. Wtedy to będzie zapobiegało temu, że najpierw będą szła dupsko, dupa będzie szła do tyłu, a będziecie wstawać z czwórek. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dużą dysproporcję między plecami a nogami, to prędzej czy później przy większym obciążeniu czy przy większym zmęczeniu będzie robił, że będzie wstawał, nawet jak będzie starał się pchać plecami, będzie wstawał i tak, najpierw tak. Więc żeby temu zapobiec, można zacząć robić przysiady przednie, które te plecy będą wyłączać. I oczywiście w przysiadzie przednim też, jak jesteście tu na dole, starajcie się podnieść sztangę. Czyli startujemy najpierw z tym wypchnięciem sztangi w górę, co też będzie zapobiegało temu, że jeżeli tego nie zrobicie, a zaczniecie wstawać, przenosi wam tutaj. Jak podnosicie, o, wyprostowuję was. A chyba wszystko. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. I oczywiście jeszcze dodam na koniec, że najpierw właśnie uczcie się robić do 50 przysiadów z tą gumą. Czyli guma, mały hantel i starajcie się zwiększać. Zanim przejdziecie do gryfu, do sztangi. Czyli możecie później robić takie przysiady. Ja robię to nawet na rozgrzewkę. Wstaję. I w wolnym tempie. Kolana otwieramy, siadamy. Góra. Góra. I starajcie się robić sobie, porobić takich 5 serii po 10 powtórzeń. Wolnych, myśląc nad techniką, ponieważ jeżeli nauczycie się wolno robić i musicie zakodować w mózgu ten ruch, bo jeżeli od razu zaczniecie robić na dużym obciążeniu ze złą techniką, to będziecie tylko pogłębiali tą złą technikę. Później te przysiady można robić codziennie. Codziennie wybieracie sobie jakiś hantel i ćwiczycie po 10 powtórzeń. Ten ruch ma wejść tak w głowę, że jak będziecie podchodzić pod sztangę, to będzie już z automatu robiony, a nie, że podchodzicie pod sztangę i zaczynacie szukać ustawienia stóp, w co się patrzeć, w co się napiąć. Bo z ciężarem już musicie siadać prawidłowo. No i tak jak mówiłem, jak macie pytania, piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie.